Dlatego gościmy dzisiaj panią Martę Małkus. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej. Przyczyna pani wizyty związana jest z ostatnim wystąpieniem radnego Przemysława Kuchcickiego i z kilkoma uwagami, które poczynił podczas sesji. Zacznę od pierwszej rzeczy, którą radny poruszył, czyli o konflikcie interesów, czyli tego, że pełni pani dwie funkcje. Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej i prezesa Stowarzyszenia Czas Art. Najpierw tak ogólnie zapytam, ma pani takie wrażenie, że gdzieś tutaj jest jakiś konflikt interesów, na przykład więcej czasu pani poświęca stowarzyszeniu, a mniej muzeum? W moim odczuciu nie. Odwrotnie, uważam, że praca zawodowa zdecydowanie więcej mnie absorbuje i tutaj ewentualnie członkowie stowarzyszenia mogliby mieć pretensje. Nie mają chyba tych pretensji, dlatego że przecież wybrali tak mnie na prezesa, pełnienie funkcji. Jest to praca zespołowa, to nie jest firma jednoosobowa ani fundacja, jest to stowarzyszenie, więc zespół ludzi. I jesteśmy zgranym zespołem, mamy zaufanie do siebie, dzielimy obowiązki. Ja nie widzę żadnego konfliktu, członkowie stowarzyszenia również. Więc uważam, że uwaga jest bezpodstawna w mojej ocenie. Druga sprawa, że prawo nie zabrania, tak, tutaj mamy, a wręcz odwrotnie, praktyka pokazuje, że wielu liderów, osoby zarządzające instytucjami kultury często udzielają się społecznie, często działają naukowo. Bardzo bliski taki przykład tutaj Muzeum Miejskie w Nowej Soli, dyrektor dr Tomasz Andrzejewski jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tam również działa zresztą dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Tadeusz Dzwankowski. Dla mnie autorytetem oczywiście są dyrektorzy wrocławskich instytucji, jak profesor Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego, czy profesor Jan Halasimowicz, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, z którymi współpracujemy. I odwrotnie, jest to uważane za ogromny atut, aktywność tych ludzi, angażowanie się w lokalne środowisko, w problemy, a nie zarzucanie, rozdrabniania, konfliktu interesów. Myślę, że nie jest to właściwe myślenie. Radny sugeruje w pewnym momencie, że być może ten konflikt interesów polega na tym, że zlecała pani usługi fotograficzne członkowi Stowarzyszenia Czas Art. Nie jest to też prawdziwe, jakaś taka sugestia zostawiona z jakimś dopowiedzeniem, bo radny dopowiada, ja nie wiem. I tak nie jest. Usługa fotograficzna, ta suma zresztą, która jest podana, to nie jest jedna usługa, to jest rozbite różne w ogóle zadania i dwie firmy, które realizowały tam usługę. Tu muszę mocno podkreślić, że przede wszystkim muzeum nie posiada profesjonalnego sprzętu, którym mogłaby dokonać digitalizacji zbiorów, a jest to jeden z obowiązków muzeum, digitalizowanie, czyli profesjonalne utrwalanie wizerunku. I taki wizerunek monet, które są prezentowane w gabinecie numizmatycznym, został zrobiony, uznaję to jako sukces i tutaj w tym momencie też właściwie mogę śmiało podziękować naszemu mecenasowi gabinetu numizmatycznemu, bankowi spółdzielczemu, za którego właśnie dotacje, środki zostało to zrealizowane, czyli nie za środki muzeum z dotacji podmiotowej, tylko za środki mecenasa, który konkretnie zgodził się, że tak, na to da pieniążki, więc zostały zdigitalizowane monety przez zawodowego fotografa, profesjonalnym sprzętem. Postprodukcja odbyła się na profesjonalnym programie, którego nie ma muzeum i nie będzie długi czas miało, bo po prostu są to ogromne koszty, licencje na Photoshop mieć i inne jeszcze dodatkowe oprogramowania, które pozwalają realizować taką digitalizację. To jest jedna sprawa. Z tym fotografem, nie ukrywam, jest to wschowianin, to nie jest wykształcony, tak, posiadający profesjonalny sprzęt. Wykonał usługę chyba za 300 zł, również fotograficzną, związaną z ekspozycją, tutaj konkretnie z muzealiami prezentowanymi w
w nowym muzeum przy Placu Farnym 3, jak również przygotowanie materiału do plakatu i folderu właśnie związane z gabinetem numizmatycznym. Druga usługa, jak gdyby też rozbita na różne zakres, to jest wywołanie, czy powiedzmy powiększone odbitki zdjęć zapisu cyfrowego, wiązało się z realizacją wystawy Kresy Nasz Chleb Powszedni, gdzie zeskanowane archiwalne zdjęcia w zakładzie fotograficznym, z którym współpracuje muzeum od wielu lat, w Schowskim zakładzie, były po prostu zamówione i ta usługa tam prawie 2300 kosztowała, ta jednorazowa konkretnie pod tą wystawę. I ta wystawa by się nie odbyła, gdybyśmy tego zlecenia nie dokonali, a wystawa dotyczyła Wschowian, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i sobie nie wyobrażam tutaj jakichś wyborów, tak jak radny sugeruje, że można było za te pieniądze wydać na konserwację płyty w lapidarium. No nie można było, no po prostu nie można było, bo trzeba było zrezygnować z realizacji wystawy. No i do tego dochodzą właśnie jeszcze też były zdjęcia przygotowywane w tej samej formie na wystawie w związku z otwarciem nowego muzeum, taką okazjonalną, jak również no, zamawiane odbitki zdjęć do chociażby kroniki muzeum czy naszego archiwum zakładowego. Na to właśnie ta suma, która została wymieniona, rozbita w tych różnych pozycjach, została wydatkowana, dając taką kwotę. Więc błędem jest sugerowanie, że to jak gdyby jedna osoba takie zlecenie otrzymała i jeszcze w jakiś sposób powiązana personalnie ze stowarzyszeniem, a można było to zrobić wewnętrznie w zakładzie, tak, w muzeum. Podkreślam, nie mamy sprzętu, nie mamy pracownika zawodowego, fotografa, który w ramach swoich obowiązków mógłby dokonać fachowej digitalizacji zbiorów. Radny mówił też tak na sesji, jeździ Pani na konferencje i polskie, i zagraniczne. No i pytanie, jakie stawia radny, jaki zysk z tego ma Wschowa? Zgadza się. W tamtym roku brałam udział w 4 naukowych spotkaniach, w tym jedna konferencja na miejscu we Wschowie w Lesznie, którą też tutaj organizowaliśmy. I muzeum zarówno, i stowarzyszenie, no tutaj tym takim inicjatorem to wiemy, że od lat właśnie tych konferencji naukowych jest stowarzyszenie. Druga odbyła się w Bolonii, trzecia w Warszawie i czwarte to była taka seminarium polsko-niemieckie, w którym biorę udział już od kilku lat, czyli właściwie takie wspólne ćwiczenia historyków sztuki z teologami, połączenie dwóch jak gdyby interdyscyplinarnych i to odbywało się na terenie Niemiec, konkretnie ćwiczenia odbywały się w katedrze w Magdeburgu. Co to przynosi w Wschowie konkretnie? Konkretnie po prostu tak, mobilizację do badań, do prezentacji tych badań w gronie naukowców międzynarodowych. To tutaj też dziękuję przewodniczącej Rady Miejskiej, że zabrała od razu dosyć takie stanowcze zdanie. Ja myślę, że tak, przede wszystkim prestiż, przede wszystkim wiele osób dowiaduje się o tak ciekawym mieście z bogatą tradycją. Ja zawsze swoje prezentacje, wypowiedzi obrazuję prezentacją multimedialną, więc naocznie się przekonują. To jest też czas tak zwanych branżowych spotkań, byśmy dzisiaj powiedzieli, tak używając, czyli ludzi, którzy są zainteresowani, naukowców, przez to powstają kontakty. Dwie konferencje w Bolonii, w Warszawie były realizowane w ramach światowego projektu obchodów reformacji w 2017 roku, REFO500. Na portalu REFO500, w takim ściśle związanym REFO Art, czyli związanym ze sztuką, pojawiła się promocja naszej wystawy Soli Deo Gloria. Do dnia dzisiejszego można sobie przeczytać informacje w języku angielskim, niemieckim. Powiem szczerze, że to jest wynik osobistych rozmów, kontaktu z kierownictwem tego projektu, bo generalnie ten projekt i pojawienie się tam kosztuje. My zostaliśmy zamieszczeni bezkosztowo. Jeżeli pytamy o wymierny jakiś efekt, to jest między innymi efekt. Następnym efektem to jest przede wszystkim zainteresowanie. W Warszawie spotkałam się z naukowcami węgierskimi i już tutaj jak gdyby istnieje kontakt. Mam nadzieję, że jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym zostaną efekty zaprezentowane. Mamy na przykład w lapidarium pamiątkę po Michaele Szynie, który przewędrował do Wschowy z Węgier. Tu został pochowany. I
naukowcy nie wiedzieliby o tym, gdyby właśnie nie bezpośrednia rozmowa i czekam po prostu na przygotowanie wystąpienia o migracji. Emigracji właśnie Węgrów do Polski między innymi, zbierają informacje o tym Michale Szynie. To są takie, tego nie da się do końca może zważyć, zmierzyć. Właśnie to zapytam o pracownika Muzeum Ziemi Wschowskiej, panią Annę Safianczuk, bo o tym panią też radny pytał. Ponoć pani Anna Safianczuk brała udział w szkoleniach, którego celem było podnoszenie kwalifikacji kadry do pozyskiwania środków zewnętrznych. No i radny pyta, ile tych środków w rezultacie muzeum pozyskało. Czy to nie jest tak? Radny dopytuje, że więcej pieniędzy poszło na szkolenia, a tak naprawdę nie przełożyło się to na pozyskane środki. No i znowu, taka wątpliwość jakaś zasiana, no muszę stanowczo odpowiedzieć, że jak najbardziej ma to przełożenie na praktykę i właściwie dziwię się, że ta wiedza, z tej wiedzy nie korzysta radny, bo przecież my informujemy i w sprawozdaniu akurat 2014 roku była jedna dotacja wskazana, ale przy 2013 roku, a przecież radny jest już drugą kadencję, była informacja. W sumie 2013-2014, mamy 2015 rok, to z samego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to jest pozyskane 420 tysięcy. Pani Anna Safiańczuk, większość, możemy powiedzieć, w dużej części lub w ogromnej jest zaangażowana i to dzięki niej te środki, dzięki jej pracy i przygotowaniu wniosków, jak również później aktualizacji, kontaktowi bezpośrednio z instytucją, często to NIMOS zarządza tymi środkami, jak również rozliczeniu wniosków, pozyskujemy jak gdyby, tak? Także to jest wysiłek jej pracy. I tutaj muszę podkreślić, zwrócono uwagę, że były trzy szkolenia. Zgadza się. Ja powiem tak, że wybierając szkolenie zawsze głęboko analizujemy, kto je organizuje, jaki jest zakres tematyczny i ile kosztuje. Często korzystamy z bezpłatnych szkoleń. Tak akurat w przypadku tematów związanych po prostu z pracą, obowiązkami pani Anny Safiańczuk, były płatne. One średnio gdzieś tam wyszły po prostu około 200 zł za jedno szkolenie. I ono dotyczyło planowanie zamówień publicznych w 2014 roku, nowe roczne sprawozdanie. Realizacja zakupów do 30 tysięcy euro, bo również po prostu w 2013 roku pozyskaliśmy taką dotację, gdzie wyszliśmy już w przetarg, gdzie po prostu musieliśmy. To są cały czas aktualizacje różnych przepisów prawnych. To trzeba po prostu znać, gdzie można to uzyskać. Poza tym jest to też kontakt z prowadzącymi takie szkolenia, gdzie później można do nich zadzwonić, napisać, dopytać się i zawsze służą po prostu radą. No i to trzecie szkolenie dotyczyło możliwości pozyskiwania funduszy na działania kulturalne w 2014 roku, skierowane właśnie do pracowników lubuskich placówek kultury. Nie wyobrażam sobie, żeby po prostu nie korzystać z możliwości szkoleń, żeby zespół się nie rozwijał i odwrotnie, bardzo się cieszę, że pracownicy Muzeum Ziemi Wschowskiej są otwarci i chcą ponosić trud szkolenia. To jest zdobywanie nowych wiadomości, nowych kompetencji. Jest to wysiłek, nie ukrywajmy, ale jednocześnie ma to przełożenie realne w praktykę. Ja mówiłam o dotacji z ministerstwa, wspomniałam już wcześniej o dotacji, środkach pozyskanych od mecenasa, banku spółdzielczego, tych firm, z którymi pani Anna Safiańczuk współpracuje, rozmawia, prosi po prostu o wsparcie Muzeum Ziemi Wschowskiej, jest znacznie więcej. Jak najbardziej uważam, że krzywdzące jest takie troszeczkę stwierdzenie, takie, no ono dopuszcza takie znak zapytania. Odwrotnie powiem, z całą pewnością warto i uważam, że te szkolenia przynoszą efekty i warto przede wszystkim po prostu inwestować w ludzi, w swój zespół. Radny troszczy się również o jedną z podłóg, a może kilka podłóg w Muzeum Ziemi Wschowskiej, która jest warta zdaniem radnego kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ale ponoć często miała być, a może raz, nie wiem, ale była pobrudzona gliną. Tak.
Tak, organizowaliśmy taką akcję, taki projekt edukacyjny, w mojej ocenie zresztą autorski, bardzo fajnie przygotowany i zrealizowany. Lato w muzeum. Przez 7 dni uczestnicy, dzieci, zwiedzały Wschowę, Stare Miasto, poznawały konkretne wybrane fragmenty, czy mury miejskie, czy zabytki. Następnie po powrocie na poddaszu, na przygotowanym do tego jak gdyby zarysie makiety z gliny budowały miasto. I wybudowały taką makietę, którą do dnia dzisiejszego można obejrzeć. Zresztą nasi najmłodsi goście z dużym zaciekawieniem przy okazji różnych działań edukacyjnych oglądają tą makietę. Myślę, że każdy z uczestników dokładnie zapamiętał różne historie związane właśnie z budowaniem miasta w średniowieczu Wschowy i pewnie by dużo na ten temat opowiedział. Podłoga była folią zabezpieczona, dzieci były wyposażone w fartuszki. No, trudno powiedzieć, żeby sterylny porządek panował na takich zajęciach. Oczywiście, że to jest. Podłoga nie została zniszczona. Można przyjść naocznie się przekonać po prostu, jak wygląda podłoga na poddaszu i nasi odwiedzający, którzy biorą udział w różnych wydarzeniach, czy edukacyjnych, czy wykładach, konferencjach, widzą tą podłogę i myślę, że potwierdzą, że nie uległa zniszczeniu. Lapidarium jest zapuszczone, czy nie jest zapuszczone? Pomijając oczywiście definicję słowa zapuszczone. No właśnie, bo to jakby można było o tym dyskutować. Ja troszeczkę dziwię się, że umknęło jakoś radnemu w sprawozdaniu rocznym informacja o bardzo ważnej realizacji konserwatorskiej na terenie lapidarium, bo tutaj mówię w kontekście tej kwoty przeznaczonej na prace konserwatorskie, chociażby przy jakiejś płycie. Dzięki Muzeum Ziemi Wschowskiej i tutaj właśnie też zaangażowaniu pani Ani Safiańczuk został przygotowany wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na właśnie prace konserwatorskie, remontowe przy murze, który był cały czas podparty, podstemplowany z zewnątrz, jak również przy 6 płytach znajdujących się na tym murze. I w tamtym roku gmina, właściciel zabytku, pozyskał te środki, została zrealizowana dotacja, mur został wzmocniony, płyty zostały zdjęte, poddane pierwszemu etapowi prac konserwatorskich. To była dotacja rzędu 65 tysięcy. Miasto dołożyło chyba jakoś tak około 4 tysięcy, czyli gdzieś około 69 tysięcy, 70 tysięcy całej zadania. I to umknęło uwadze. Czy zaniedbane? No ja myślę, że to w moim odczuciu zaniedbane, zapuszczone, tak? Takie sformułowanie. Zapuszczone. No w moim odczuciu dwóch pracowników, którzy są odpowiedzialni i codziennie pracują na terenie lapidarium, no mogliby czuć się śmiało obrażeni po prostu. Jest systematyczna praca, jest pracownik etatowy z muzeum, jak również dzięki tutaj wsparciu z gminy, z Urzędu Miasta i Gminy, pracownik interwencyjny. Prace są systematyczne na obiekcie. Nie wiem, czy takie wrażenie, że faktycznie od 2 lat, w okresie lęgowym, kiedy są tam młode ptaki, nie podejmujemy wycinania tej, powiedzmy, roślinności w takich częściach środkowych, ale po obwodzie wszystko jest ładnie, zresztą noc muzeów przecież spacerowaliśmy po cmentarzu, wszystko jest przygotowane, więc nie wiem, co konkretnie radny ma na myśli. Fakt faktem, ja już sygnalizuję to też już któryś rok z rzędu, że bardzo wskazana byłaby dotacja celowa na prace konserwatorskie, które pozwoliłyby podjęcie jak gdyby systematyczności takiego programu konserwatorskiego działań na terenie lapidarium. No to też każdy przychodząc widzi, że no ząb czasu akurat dość mocno daje się znać, jest to obiekt już stary, ale są takie pozytywne sytuacje. W tej chwili właściwie dobiegają końca prace przy nowszych takich płytach nagrobnych sprzed 100 lat, które dzięki darowiźnie prywatnej zostały poddane procesowi konserwacji, zostały oczyszczone przede wszystkim z napisu graffiti
W tej chwili są już złocone litery, także za chwileczkę będzie można po prostu je oglądać w takiej postaci, jak było 100 lat temu. I to jest darowizna prywatna przez rodzinę, po prostu przekazana konkretnie właśnie na te działania. W mojej ocenie też jest to niesprawiedliwe, takie generalizowanie i twierdzenie, że lapidarium jest zapuszczone. To jeszcze jedną rzecz zapytam. Padł również taki zarzut. Muzeum kupuje wystawy, czy to pana Mleczki, czy pana Murka, natomiast ponoć pojawiały się w muzeum osoby, które proponowały wystawienie eksponatów, czy też większych wystaw, na których muzeum mogłoby zarobić. Czy takie sytuacje miały miejsce? Nie, i teraz znowu stanowczo odpowiadam. Od kiedy zarządzam muzeum, a taki najpierw w formie obowiązku, pełnienia obowiązków przypadło w maju 2013 roku, a później w wyniku konkursu w lipcu już powołanie na to stanowisko, wystawy w muzeum, które są prezentowane, nie są wystawami kupowanymi. Wystawa pana Ryszarda Murka nie była w żaden sposób jakimś honorarium dla autora. Mało tego, często właśnie autorzy wspomagają nas w organizacji wernisażu, czyli po prostu rzeczowo partycypują jak gdyby w tym, co się pojawia na stole w czasie wernisażu, czy w przypadku pana Murka, czy w przypadku pana Jarosława Jóźwiaka. Wystawa rysunków Mleczki, Andrzeja Mleczki, została zakupiona za poprzedniego dyrektora w 2013 roku. Ja taką po prostu już sytuację zastałam. 2013 rok ze względu na właśnie realizacje inwestycyjne, dotacje był dosyć takim trudnym rokiem i wtedy ta wystawa nie została wystawiona, zaprezentowana. Ona została przesunięta na 2014 rok i w czasie właśnie między innymi Nocy Muzeów została zaprezentowana. Także ja odeszłam całkowicie od tej polityki kupowania wystaw płatnych. To było przed 2000, czy jeszcze powiedzmy w pierwszym półroczu 2013 roku, kiedy ja zarządzam muzeum, żadna wystawa nie została zakupiona. Jak również taka jakaś tam sugerowanie, że powiedzmy koszt związany z organizacją spotkania z państwem Biberstein, muzeum nie ponosi żadnych kosztów w związku z tym. Mamy takie szczęście, że współpracujemy i goście, którzy po prostu pojawiają się u nas, no bezinteresownie dzielą się po prostu swoją twórczością. Aha, jeszcze przepraszam panie redaktorze, bo pytanie o to, czy odmówiłam tak komuś jakiejś organizacji. Ja sobie w ogóle po prostu taka nie miało sytuacji, więc tutaj też bym prosiła o konkret, chyba że chodzi o jakąś sytuację przed moim zarządzaniem. Bo w trakcie, kiedy ja jestem, nie odmówiłam nikomu organizacji jeszcze jakieś sugerowanie, że muzeum mogło jak gdyby na tym zarobić. Nie było takich sytuacji? Nie. Na koniec. Padł również zarzut, że strona facebookowa Muzeum Ziemi Wschowskiej ma mało polubień. Całe wystąpienie, mam wrażenie, radnego Przemysława Kuchcickiego chyba bardziej pomogło muzeum niż zaszkodziło, bo mam takie wrażenie, że mieszkańcy dość jednoznacznie wypowiedzieli się, czy to w Leszczyńskim, na Leszczyńskim portalu, czy u nas, na temat tego wystąpienia, ale również powstała taka akcja facebookowa. Czasami powstają takie akcje facebookowe, kiedy komuś się wyrządza gdzieś krzywdę i to w sposób niezrozumiały. Wtedy facebookowicze się skrzykują i na różne sposoby pomagają. Pani też ma taki odbiór, że ta akcja, znaczy te pytania i to wystąpienie bardziej pomogło muzeum czy zaszkodziło? No powiem tak, no to oceni takiej właśnie tymi lajkami, to zdecydowanie okazało się, że mamy bardzo dużo przyjaciół i właściwie już w tej chwili cała Polska nas obserwuje. Tych lajków jak gdyby każdego dnia przybywa. Podjęta została taka inicjatywa przez portal społecznościowy, znaczy na portalu społecznościowym Facebook Praca w Muzeum. Zresztą wiem, że też tutaj lokalne osoby, autorytety też tak się zaangażowały.
konkretną taką akcję pokazały, że poprzez lajkowanie wspomaga się muzeum, ale jednocześnie daje się wyraz braku przyzwolenia takiej ocenie, tak, takiej postawie po prostu i wypowiedzi, czy nawet rzekłabym może nawet troszeczkę i ataku takiej na instytucje kultury. Więc tych lajków już zdaje się mamy blisko 1100. Nie jesteśmy tylko tutaj przez Wschowian, którzy może się w tym momencie jak gdyby zmotywowali, tak jak przewodnicząca podkreśliła, że pomimo, że lubi muzeum, to nie do końca jak gdyby korzysta z tego lajkowania i nie ma tego nawyku, tak tutaj jak gdyby to wywołało, ale no przede wszystkim jesteśmy w tej chwili, można powiedzieć śmiało, ta sytuacja we Wschowie jest monitorowana, przez środowiska muzealne w całej Polsce jest to obserwowane. Czy dobrze, czy nie. My postaramy się wykorzystać to w takim sensie, że już w tej chwili takie nasze kalendarium, staramy się po prostu też poprzez to zwrócenie na nas uwagi pokazać to, co najlepsze mamy. Tutaj we Wschowie przypomnieliśmy o tym, że do końca czerwca można również wystawę we Wrocławiu obejrzeć z naszymi zbiorami i mocno prezentującą lapidarium. Także też korzystam z tej dzisiejszego spotkania, rozmowy i zachęcam. Kto jeszcze nie widział w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego wystawy Kamień, Farba, Papier, Wschowskie Frotaże braci Stankiewiczów, to koniecznie trzeba się wybrać, żeby zobaczyć powiedzmy w tej scenerii wieży matematycznej. Ta wystawa, która została, w którą zostały zaangażowane środki Muzeum Wrocławskiego 30 tysięcy, ona przyjedzie do nas i będzie u nas też prezentowana, ale warto zobaczyć ją w tym miejscu, dla którego powstała, czyli dla Muzeum Uniwersyteckiego we Wrocławiu. Dziękuję za spotkanie i rozmowę. Radny Przemysław Kuchcicki, jak mówił, starał się do tej beczki miodu dodać łyżkę dziegciu. Pani dzisiaj odpowiedziała na większość z tych pytań, które zadał radny. Myślę, że mieszkańcy by mogli ocenić, czy jest to łyżka dziegciu, którą radny starał się pokazać, czy też nie, i będą mieli szansę wyrobić sobie opinię. Dziękuję. No, ja bym jeszcze tego jedyne, co tak sobie zażyczyła, bo oczywiście my jesteśmy gotowi jako zespół odpowiadać na wszystkie pytania, ja tym bardziej prezentując instytucje. Dobrze, gdyby one padały wcześniej, tak? We wtorek było spotkanie komisji i takie pytania nie padły na komisji. Ja byłam gotowa faktycznie nawet przyjechać i uczestniczyć w sesji, gdyby taka potrzeba była. A sygnał poszedł odwrotny, że nie ma takiej potrzeby. No i staliśmy się przez to pewnie głośni, ale czy zawsze... Odwrotnie, powiem, chciałabym, żeby właśnie Muzeum Wschowskie było głośne poprzez wystawę we Wrocławiu, poprzez nową siedzibę, poprzez zaangażowanie naukowe, wartościowe projekty edukacyjne, poprzez działalność statutową, a nie poprzez atak na instytucję. Moim gościem była dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej, pani Marta Małkus. Dziękuję pięknie. Dziękuję.